Halo, halo. Dobrze, wygląda na to, że jestem. Witam Was serdecznie na drugim spotkaniu refleksyjnym po zajęciach z Vedic Art Online. Spotykamy się z grupą wtorkową o godzinie 18 do 19:30. Jest grupa i robiłam sobie aż notatki z tych refleksji, którymi dzieliły się uczestniczki zajęć, bo jest nas kilka osób, kilka kobiet na tych zajęciach wtorkowych z Vedic Art Online i mam wrażenie, że to, że każda z nas mówi, daje na środek tą różnorodność, pokazuje tą różnorodność. I tą swoją indywidualność, tą jakość, z którą jesteśmy tutaj na Ziemi, bo każdy z nas ma tą swoją indywidualną jakość i warto o tym mówić, co akurat pojawia się w procesie twórczym u danej osoby. Bo mam też wrażenie, że w ten sposób my się inspirujemy, pokazujemy, co jest możliwe dla nas i to były drugie zajęcia z Vedic Art Online. Spotykamy się w takim cyklu 10 tygodni, 10 spotkań, raz w tygodniu, właśnie we wtorkowe popołudnie, wtorkowy wieczór o godzinie 18 do 19:30 i jest czas, kiedy ja wprowadzam daną lekcję, podaję ćwiczenie. Bo tak jest skonstruowana ta metoda Vedic Art, że jest słowo kluczowe, są takie złote myśli przypisane do danej lekcji i jest też propozycja na ćwiczenie. Jak to ćwiczenie będziesz doświadczać? Czy będziesz go doświadczać w tym momencie? Czy może już doświadczyłaś? Czy może doświadczysz za jakiś czas? To jest Twój indywidualny wybór. I to było drugie spotkanie. Po pierwszym spotkaniu też, po każdym właściwie spotkaniu, ja zapraszam do tego, żeby tą twórczość dalej eksplorować i nawet mieć wyciągnięte, tak jak ja tutaj mam obrazy, jest work in progress, mieć wyciągnięte te narzędzia artysty, farby, pędzle, tak żeby wracać do tego tworzenia w każdym momencie, w którym do ciebie zaczyna gadać ta twoja twórczość i złapać ten moment, kiedy chce się coś przejawić, chce się coś zmienić, chce się coś poeksplorować, żeby zawsze mieć pod ręką właśnie te przybory malarskie. I po drugim spotkaniu, po pierwszym spotkaniu uczestniczki przyszły z takimi refleksjami. Ja sobie właśnie zapisałam, bo dużo tych refleksji, naprawdę bardzo, bardzo różnorodnych. Uczestniczki były zaskoczone taką głębią, bo proste są bardzo, bardzo są proste te pierwsze ćwiczenia. Właściwie potrzebujesz ołówka, kredek, kartki i to wystarcza do eksploracji właśnie tej swojej twórczej, kreatywnej esencji i odkrywania tej twórczości, kreacji, która w nas jest. Odkrywania jej czy przypominania sobie, bo ja też bardzo często na samym początku zajęć z Vedic Art mówię o tym, że nic nowego tutaj nie powiem, poza to, co ty już wiesz, z czym już jesteś tutaj na świecie, i czasem nam się zdarza, że my zapominamy o tym. A Vedic Art i ćwiczenia, które proponujemy podczas zajęć, one przypominają nam właśnie, jak twórczą osobą jesteśmy. Więc już tylko sam ołówek i kartka wystarczy do tego, żeby otworzyć te drzwi swojej kreacji i naprawdę bardzo, bardzo głęboko wejść, zanurkować, zobaczyć, co tam jest wewnątrz i co gada do nas nasza podświadomość. I no mówię Wam, tak jak było na wczorajszych zajęciach, że uczestniczki były zaskoczone bardzo tą głębią
która przychodzi z bardzo prostymi pierwszymi ćwiczeniami. Uczestniczki też były zaskoczone tym, że na nowo spoglądały na te różne barwy, kolory, które, na to, co się pojawia na płótnie. Że wcześniej gdzieś w głowie ten logiczny nasz umysł ma jakąś projekcję na temat ciemnych kolorów, brązowego albo czerwonego, że nie do końca te barwy nam odpowiadają, bo czasami może tak macie, zobaczcie, popatrzcie jak jest u Was, że ubieramy się w jakieś określone kolory, że czasami jest tak, że patrzymy, ktoś tam się ubrał w takie barwy, które do końca, których ja nie mam może w szafie, ale może bym chciała poeksplorować i coś mnie tam powstrzymuje, nie wiadomo co. I chodzi o to, żeby właśnie na płótnie spotkać się z tym, z tymi jakościami, które nie do końca w życiu Twoim są i nie do końca Ty się czujesz pewnie z tym, żeby zaprosić to na płótno i zobaczyć, jak Ci z tym jest. I też refleksje takie, jakie uczestniczki po wczorajszych zajęciach miały, że właśnie było takie zaskoczenie, że o, czuję się swobodnie z tym kształtem, z tym kolorem. I ta linia, to co rysuję, to co ciągnę właściwie bez zastanowienia jakiś szkic, to jest, staje się na przykład takie bardziej na takiej fali płynącej, zamiast takiego dynamizmu, który wydawał mi się, że mam w sobie i mam w sobie na co dzień, a jednak wygodnie mi jest płynąć na takiej fali, w takim dużo większym spokoju. Także to też się pojawiało. Pojawiało się taka gotowość na to, żeby właśnie przyjąć coś, co jest zupełnie innego, co jest zupełnie odmiennego od tego, co wydarza się na co dzień. Pojawiały się też różne postaci, różne formy, różne istoty na tych kartkach, płótnach, które coś mówiły do uczestniczek, coś przychodziły z jakimś przekazem. I to też jest w Vadikard właśnie, ta metoda jest o tym, że nasza podświadomość gada do nas różnymi kolorami, kształtami, symbolami i tutaj my nie do końca właśnie od razu podłączamy tą lewą półkulę analityczną, która od razu znajduje odpowiedzi, tylko dajemy wybrzmieć temu, co chce być usłyszane, zauważone. Po prostu to się wydarza. Wydarza się na płótnie, na kartce, z pędzlami, z czasem też malując dłońmi, z tymi kolorami, farbami. I dopiero później my zapraszamy ten analityczny umysł do tego, żeby nazwać odpowiedzi, do tego, żeby zobaczyć, co tam się pojawiło na tym płótnie, kartce. Tak, także pojawiały się różne istoty. Pojawiało się też takie płynięcie właśnie i dużo takiego zaproszenia do uwolnienia. Do uwolnienia tej kreacji. Do właśnie bycia po prostu z tym, co chce się wydarzyć. Czasami też jest tak, że bo Vadikard to jest 17 lekcji i czasami jest tak, że my otwieramy jedne drzwi i tymi drzwiami się dostajemy właśnie do naszego wnętrza, do naszej kreatywności i poprzez te jedne drzwi poznajemy pozostałe 16 zasad, bo wszystkich jest 17. I to właśnie tak, jak ostatnio byłam teraz w weekend na warsztacie
z Johannesem Siermanem, synem twórcy metody Vedicard, to właśnie Johannes mówił o tych drzwiach, które możesz jedne otworzyć i tymi jednymi drzwiami możesz się dostać właśnie do tej całej skarbnicy wiedzy, którą daje cały Vedicard i cała wiedza, którą masz w sobie. I tutaj właśnie uśmiecham się do tego, że jedna z uczestniczek powiedziała, że ona wracała cały czas do tej pierwszej lekcji. I tak właśnie rozmawiałyśmy wczoraj i miałam też taką refleksję, że właśnie możesz już poprzez pierwszą lekcję, poprzez jedną z lekcji dostać się do informacji i wiedzy, która płynie z kolejnych lekcji. Także też do tego się uśmiechałam. I dużo, dużo też wyciszenia przychodzi w trakcie tego tworzenia, w trakcie tego, jak ty się kontaktujesz właśnie ze swoim wnętrzem, to przychodzi takie wyciszenie, uspokojenie, złagodzenie. No, także tak. A w trakcie, bo też wczoraj zaprosiłyśmy kolejną lekcję, czwartą lekcję do tego kreatywnego naszego doświadczenia. I to jest tak właśnie, tak jak mówiłam na początku, że ja wprowadzam lekcję i jest czas też na wejście w doświadczenie. I podczas naszych zajęć tej półtorej godziny to jest krótki odcinek czasu. Ja też zapraszam uczestników po zajęciach, żeby dalej kontynuowali przynajmniej te półtorej godziny, żeby dać sobie na to, żeby wejść w kreację. Bo ta nasza kreatywność, ona lubi regularność, systematyczność. To, że ty jesteś, że się stawiasz w określonym czasie właśnie, że jesteś gotowa, że jesteś gotowy na to, żeby ten impuls kreatywny do ciebie przyszedł. To warto sobie po prostu robić na to przestrzeń i to sobie zaplanować w ciągu dnia. Także ja też uczestnikom zajęć mówię, że teraz po zajęciach, tak jak kończymy tutaj nasze spotkanie na Zoom, to daj sobie jeszcze to półtorej godziny, a jeżeli nie w tym momencie, to zapisz sobie w kalendarzu, od razu wybierz ten czas, zarezerwuj ten czas, kiedy spotkasz się z płótnami, z farbami, z pędzlami, po to, żeby właśnie tworzyć. I we wczorajszej właśnie lekcji, we wczorajszym spotkaniu, kiedy już kończyłyśmy, to też zaprosiłam uczestniczki do tego, żeby powiedziały, z czym są aktualnie. I to było bardzo dużo dynamizmu. Dużo, dużo się działo i widać, że ten taki twórczy ferment w uczestniczkach zajęć był, jest i właśnie to one w tym takim twórczym rozwibrowaniu były. I to, co mówiły, to właśnie, że pojawia się radość z takiego spotkania, kiedy czasami w naszych głowach coś widzimy, coś nas inspiruje, albo coś przychodzi i zaprasza nas do tej eksploracji, ale my sobie mówimy, nie, 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 w tym momencie ja teraz coś innego robię i to odkładam na później, a Vedic Art robi taką przestrzeń właśnie, żeby w tym momencie poeksplorować, zobaczyć, dotknąć, co się wydarzy, jak połączę to z tym, jak się zmienia ta faktura, struktura, w ogóle jaka ona jest, bo tutaj na zajęciach my też dotykamy różnych materiałów i się z tym spotykamy, jak nam jest w naszym czuciu, w naszym ciele spotkać się z tą różnorodnością i jak ją w ogóle zaobserwować. Także ja też się uśmiecham czasami do różnych zajęć, takich warsztatów z uważności, bo tutaj podczas Vedic Art mam wrażenie, że też wydarzają się elementy, znaczy wiem, że wydarzają się elementy takie, które są właśnie związane z uważnością, z dotykaniem, z takim nazywaniem w ogóle, co tobie robi dana materia,
dana faktura, dana struktura, jak ty się w tym czujesz, jak ty się w tym odnajdujesz. I właśnie jest ta przestrzeń na eksplorację. Te 1,5 godziny dajesz sobie na to, żeby właśnie zaprosić to, co dzieliście od dawna, dawna, gdzieś wstecz, zapraszało, a ty odkładałaś, odkładałeś to na później. Po co? Nie wiem, być może właściwe jest to na ten moment dla ciebie. I też w Vedicard robimy sobie taką przestrzeń właśnie na wchodzenie w doświadczenie. Także dużo, dużo było takiej radości i dziecięcej ciekawości, żeby podotykać, poczuć właśnie te różne materiały, różne faktury. Tak, także to, co dziś jest wokół nas, zapraszałyśmy do tworzenia. I dużo tutaj też się pojawiało takiego uwolnienia, puszczania w ogóle takiego oczekiwania, że teraz jak ja użyję to, to ma być coś. I to też właśnie daje Vedicard. Odstawiamy na bok to nasze oczekiwanie, że jak użyję czegoś, to będzie określony efekt. I tutaj czasami my siadamy do płótna z taką intencją, że chcę wyrazić coś w danej formie, w danym kolorze i jednocześnie zapraszamy, po prostu wydarza się to, co się wydarza. I mamy dużo później więcej akceptacji do tego, co wydarza się w naszym życiu, że mamy jakieś oczekiwanie, mamy jakąś wizję, mamy coś w wyobraźni naszej się pojawia, i jednocześnie wydarza się to, co się wydarza, tak jak w życiu. Czasami jest łatwiej zobaczyć, że to się wydarza na płótnie i dalej ten mój, bo to najczęściej umysł nam robi, czy nasze ego, że ma jakieś wyobrażenie na dany temat i ono się czuje bezpiecznie w tej przestrzeni, bo ty tworzysz na tym płótnie i właśnie obserwujesz sobie, to się zapisuje w komórkach Twojego ciała, że dalej jesteś, że jesteś zrelaksowana, że przychodzi to uwolnienie, przychodzi to odpuszczenie i w tym się dużo wygodniej czujesz. Więc później to uczucie, to ten stan przenosisz na codzienność swoją, która jest czasem bardzo zmienna, czasem bardzo chropowata, czasem bardzo taka nie twoja i patrzysz, że możesz po prostu w tym być, w tym się tak rozpuścić, rozluźnić, dużo, dużo uwolnić albo po prostu to zostawić. Każdy z nas ma po prostu własny swój indywidualny wybór i to też było na wczorajszej lekcji, że to ty indywidualnie wiesz, z czym jesteś i co ma się zadziać, co ma się wyrazić, co ma się pojawić na twoim płótnie i później to płótno możesz przenieść do każdego aspektu swojego życia, bo Vedicard jest taką metodą, która otwiera, która zaprasza tą kreatywność do różnych aspektów naszego życia. To się podczas zajęć wydarza na płótnie, z farbami, z pędzlami, a później to się wydarza po prostu w życiu, w różnych czynnościach. Tak, dużo było też o lekkości, o takim zaufaniu do tego, co się wydarzało na płótnach, co się pojawiało. Było też takie uczucie, taki stan niewiedzy, o tym już czasami tutaj wspominałam na różnych nagraniach, o tym właśnie stanie nie wiem, że można być w niewiedzy i można dalej tworzyć, być. Tak, tak, było też takie zapraszanie właśnie czegoś
Czego jeszcze się nie używało? Obserwowanie i też był też taki moment, bo właśnie wczoraj na zajęciach to był taki krótki odcinek czasu, 40 minut na tworzenie i też właśnie uczestniczki były z taką intencją, że dalej chcą zobaczyć, bo coś już się pojawiło na płótnie, coś zainicjowały i dalej miały chęć na eksplorację, co więcej się pojawi. Było takie przechodzenie poprzez różne nośniki, od folii, która była zdarta z nowego Blade Runu, nowego płótna, do eksploracji stopami i chodzenia po płótnie stopami. Więc ja wczoraj miałam taką refleksję, że zaczynamy od folii, od czegoś, co jest, wydaje nam się bardzo, bardzo dalekie od nas i kończymy na tym, co jest nam bardzo bliskie, czyli nasze ciało, nasze stopy. Nie wiem, czy wam się zdarza malować dłońmi czy innymi częściami swojego ciała. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, inspirujące. Różne rzeczy na Vedic Art się wydarzają. Jak masz chęć poeksplorować, właśnie zaprosić taką przestrzeń kreatywną do swojego życia, to ja Cię zapraszam na te zajęcia. Teraz wystartowałyśmy z grupą Vedic Art Online. Następne zajęcia, takie właśnie w cyklu 10-tygodniowym, pewnie będę startować w połowie wakacji. A we wrześniu, na początku września, od 7 do 11 września, będzie spotkanie stacjonarnie w siedlisku Synocówka, niedaleko Łodzi. Jak masz chęć wziąć udział w zajęciach Vedic Art, to ja Cię zapraszam. Więcej możesz zobaczyć w sklepie sylwiakwiatkowska.com. Tam jest aktualna oferta, bieżące zajęcia, na które zapraszam. Możesz też więcej poczytać o tym, jak się przygotować do zajęć. Uśmiecham się, bo nie wiem, czy się można przygotować. Na pewno jakieś materiały i takie podstawowe rzeczy z tej materii, właśnie czy płótna, farby, pędzle, to jest opisane. A co się wydarzy, to warto właśnie zaprosić tą całą swoją otwartość do tego, żeby zobaczyć, co się wydarzy. To wszystko z mojej strony, takie refleksje po drugim spotkaniu z Vedic Art Online i zapraszam Was na swoją stronę sylwiakwiatkowska.com. Życzę nam pięknego dnia. Wszystkiego dobrego.